Czemu tu tak pusto? Myśli, czemu wszyscy siedzą, a wygląda jakby wyszli. Spojrzana barmana, jedno LAPD Night Shift. Ta jak nie ma, no to Arizona Ice Tea. Rozgląda się po sali, drapiąc się po szyi. Na ścianie wiszą zdjęcia, on szamota się z drobnymi. Zaglądając do portfela nad przegródkami bocznymi, to stanie znikąd barman, zmęczony, młody i rozgadany, niczym grajek znany z błyskiem wokół. Stojący z niczym za wyjątkiem małej taski szotu. Dźwięki saksofonu rozbrzmiewają wokół. Dźwięki ciszy z pętli piastów, a czuć jakby to bum okotów, a nie Kraków. Dwójka ludzi siedzi przy stoliku, najbliższym nam. Barman mówi, że to w wyniku przekonania, że tu z tyłu nigdy nie ma typów, których pobliżu nie da się robić dowcipów. Saksofon gra, barman opowiada, bo nośnikowi info lub uczestnikowi stada łatwo tu jest zbadać, kim jest każda podgromada. Wskazuje drugi rząd i ton głosu mu znowu opada. No bo tu siedzą stali klienci, lubią martini i brak interwencji. Lubią saksofon i czasem brak chęci, porozumiewają się pod koniec pieśni albo solówki, bo w sumie saksofon też ma historię jak dumnie samową. Kiedyś rozbrzmiewał na innych salonach, niegdyś opiewał tych winnych swych dolach. W oczach mgła i nie tylko w ustach, smaksowane za tą ciszą od dawna. Mógł już ustać, nowy słuchacz wciąż siedzi w oczach, zaraz mu zaćmi, bo się w chuj nudzi, a chciał tylko napić.